Dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Dzisiaj moim Państwa gościem wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie wojewodo, jesteśmy już po świętach. No i pytanie, czy te święta widać już w statystykach, czy to dopiero nastąpi? Na razie nie widać. Na razie, bym powiedział, mamy efekt taki, że wydaje się, że Wielki Czwartek był tym dniem, kiedy mieliśmy największą liczbę nowych zakażeń na Dolnym Śląsku. Na razie powolutku, ale niestety powolutku zjeżdżamy w dół z zakażeniami. I to powolutku jest dosyć dla nas niedobrym elementem, ponieważ to oznacza, że jednak mamy na bardzo wysokim poziomie zawsze gdzieś te 10% zakażonych próbuje, trafia do szpitali, więc szykujemy się na wzrosty także w weekend. Natomiast jeżeli będzie odbicie związane z niedobrym ewentualnie zachowaniem się obywateli Dolnego Śląska w czasie świąt, to znaczy nieprzestrzeganie norm związanych z epidemią, no to będzie bardzo, bardzo ciężko. Ale no, liczę, że jednak zaczynamy mieć tendencję malejącą. Także ostatnie dwa dni były od dwóch tygodni, no jeszcze nie mieliśmy pasy dwóch dni, że spadła liczba zajętych łóżek covidowych, więc to jest jakoś trochę optymistyczne. Jutro też uważam, że powinno być nieźle. No, najtrudniejsze zawsze są niedziele i poniedziałki, więc szykujemy się na to jakieś uderzenie. No, moce w szpitalach są coraz mniejsze. Jest przemęczenie zespołów, które pracują bardzo, bardzo ciężko, ale też maleje liczba dostępności łóżek. Brakuje tych łóżek z tlenem. To znaczy, bym powiedział, nie w tym znaczeniu, że na razie ich nie ma, no ale ta rezerwa, którą mamy, jest już coraz bardziej skąpa. A jak wygląda, jeżeli chodzi o śmiertelność, sytuacja? No bo coraz więcej pacjentów trafia. Ostatnio też prawie 1000 zgonów zostało podane, natomiast to obejmuje kilka dni, tutaj to trzeba podkreślić, no ale liczba wciąż przeraża. Tylko to ja na to patrzę też, proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy maksymalne zajęcie łóżek w czasie drugiej fali 1680 na Dolnym Śląsku. W tej chwili mamy już o 1000 z hakiem więcej. I to jest element bardzo istotny, ponieważ no, liczba osób, które umiera, jest niestety proporcjonalna do ilości osób hospitalizowanych. I to jest ta różnica między drugą a trzecią falą. Po drugie, druga fala była mimo wszystko krótsza, tak? To znaczy ten punkt kulminacji w zajęciu łóżek w szpitalach była taka kulminacja 2-3 tygodniowa. Teraz to trwa dłużej, więc to są te przesłanki, które też przekładają się na większą liczbę zgonów. A to gdzie w województwie jest najtrudniej teraz? Gdzie ta sytuacja jest najgorsza, te takie czerwone punkty? Nadal Wałbrzych. I uważam, że Wałbrzych jest w tej chwili niestety liderem. Duże miasto, więc to jest kłopot. Jednak Wrocław. I myślę, że we Wrocławiu mamy najmniej przestrzegania norm. Ale ku mojemu zaskoczeniu także Milicz w tej chwili. Natomiast te powiaty, które nas przerażały tydzień temu, 2 tygodnie, 3 tygodnie temu, czyli Kłodzko, Kamienna Góra, Strzelin, w tej chwili mają przynajmniej w ilości stwierdzanych zakażeń ostry zjazd w dół i właściwie no, zaczynają być na poziomie powiatu zgorzeleckiego, który jest najczystszy w tej chwili na Dolnym Śląsku. No i taką cały czas naszą nadzieją są te szczepionki. Teraz ma już ruszyć takie masowe szczepienie Polaków, mają powstać masowe punkty, mówi się o współpracy rządu i samorządów. No i właśnie, jak to na Dolnym Śląsku miałoby wyglądać? Ile takich punktów może być już w najbliższym czasie? I to będzie tak, że ile będzie na przykład na powiaty te większe i jak z większymi miastami to będzie wyglądało? Entuzjazm ze strony samorządowców jest większy niż możliwości Brukseli dostarczenia nam szczepionek. Więc to jest. To na plus akurat, prawda? Chociaż szkoda, że tych szczepionek jest za mało, bo to jest największy problem w tym momencie. Wydaje mi się, że nie ma żadnego takiego istotnego problemu z
żebyśmy zwiększyli możliwość większej ilości osób szczepienia, jeżeli będą tylko szczepionki. Więc raczej w tej chwili nasze myślenie jest, żeby uruchomić taką ilość punktów, gdzie może brakować do wysycenia w danym powiecie. I teraz jestem na łączach z Narodowym Funduszem Zdrowia, że w niektórych powiatach na tyle dobrze było zorganizowane to w dotychczasowych punktach, że niekoniecznie trzeba będzie robić punkty masowe. Natomiast w niektórych było źle i tam rzeczywiście te punkty samorządowe mogą spowodować, że będzie łatwiejszy dostęp do szczepień. Ale chodzi o to, żeby nie stworzyć infrastruktury, w której będziemy mieli punkty rozbudowane, wielkie, szykujące się na 10 tysięcy szczepień w ciągu dnia, a dowieziemy 10 szczepionek, tak? No bo na razie bym powiedział, bardziej to będą punkty na 100 niż na 10 tysięcy szczepień dziennie, tak? Więc natomiast jak ruszy większa liczba dostaw, no to oczywiście będziemy zwiększać infrastrukturę, ale na razie chcemy, żeby ta infrastruktura nie była przesadą. No właśnie, ile szczepień dziennie, jakie są tutaj siły, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, na ten moment z tą rozbudowaną, ale nie aż tak rozbudowaną infrastrukturą? Nie no, ja bym szacował, że szczepienie w tej chwili 40-50 tysięcy dziennie na Dolnym Śląsku nie byłoby jakimś nieprawdopodobnym wyczynem, bo to oznacza, że na przykład Wrocław musiałby szczepić około 10 tysięcy. To wydaje się, że nie jest jak gdyby problemem. Skądinąd proszę zauważyć, że to by oznaczało, że w 2 miesiące każdy jest zaszczepiony. Natomiast wydaje mi się, że też poprzez niewielkie zmiany organizacyjne możemy zwiększyć do 100 tysięcy, 150 tysięcy dziennie. To jest absolutnie realne i nie wydaje mi się, że to jest jakimś wielkim przedsięwzięciem logistycznym. Oprócz jednej rzeczy, produkcji szczepionek i dostarczanie tych szczepionek via Bruksela także do Polski. No właśnie wszystko rozbija się o to, że producenci no nie wywiązują się do końca z tych umów, te harmonogramy cały czas się zmieniają. No i czy ma Pan informację, jak to w najbliższych dniach będzie wyglądało, jeżeli chodzi o dostawy na Dolny Śląsk? Nadal niestety informacje są takie, że to, co jest deklarowane 2 dni wcześniej, nie jest realizowane w transporcie. I to jest duży kłopot także dla Agencji Rezerw Materiałowych, bo to są zamówieni kurierzy, wszystko pod parą. Nagle się tych kurierów trzeba nie wykorzystać. A czasami jeszcze jest tak, że jest informacja, że tych szczepionek jest 2 razy mniej, ale później przychodzi o jakieś tam 10% więcej od tego obniżonego poziomu i trzeba znowu tych kurierów uruchamiać, więc pod tym względem jest to rzeczywiście bardzo trudne przedsięwzięcie, takie organizacyjne, ale no tutaj też apeluję do samorządów, żeby był pewien rozsądek, tak? To znaczy wiem, że samorządowcy są w stanie się zorganizować tak, żeby szczepić bardzo szybko, ale też wiem, że ta dotychczasowa sieć, którą uruchomił rząd, jest wystarczająca na dużo szybsze szczepienie. Nie problem jest w wykazywaniu się tą sprawnością, tylko w sprowadzeniu odpowiedniej ilości szczepionek do Polski. To jest główny w tej chwili problem. No i wciąż niestety pojawiają się takie głosy, mówi się o sytuacjach, kiedy jednak osoby zapisane na szczepienie, na to szczepienie nie przychodzą. Pytanie, czy jest jakiś pomysł albo czy w rządzie padło już jakieś hasło o utworzeniu na przykład jakiejś takiej listy pacjentów rezerwowych, którzy byliby na przykład poinformowani, że tego dnia, jeżeli ktoś nie przyjdzie, to oni mogą wejść na to miejsce, jakąś taką, żeby te szczepionki się po prostu nie marnowały albo żeby... Ja bym powiedział, nie ma marnowania szczepionek, to wszystko funkcjonuje. Więc to znaczy oczywiście zdarzają się zbite fiolki czy coś, no przy tych milionach to muszą być tego typu ludzkie błędy, więc to tu bym powiedział, że jakiegoś takiego dużego problemu nie widzę. Raczej dostrzegam problem w nonszalancji ludzi, którzy się zapisują na szczepienia i nie przychodzą albo rezygnują w ostatniej chwili, bo jednak nie AstraZeneca. Jest to według mnie absolutna panika, nieuzasadniona statystycznie. Naprawdę ten komunikat Unii Europejskiej, odpowiedniej agencji mówiącej o
dużo większej ilości plusów związanych z zaszczepieniem w stosunku do potencjalnych zagrożeń. Naprawdę to, że coś, jakieś są powikłania raz na 3 miliony, to proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili każdy z nas już zna ludzi, którzy bardzo źle przeszli przez COVID, czy nawet umarli. W związku z tym to jest to bezpośrednie zagrożenie. Natomiast proszę, nie wierzę, że ktokolwiek zna, nawet wszystkich, którzy oglądają telewizję Echo, kogokolwiek to miał zator spowodowany szczepionką. Takie przypadki być może się zdarzały w Europie, ale są absolutnie epizodyczne i być może są związane także z tym, że jest nałożenie tych innych czynników, które służą zatorowości, przysługują, powodują, że ta zatorowość się zdarza. Myśmy je wymieniali, to jest kwestia otyłości, czyli palenia papierosów, według The Economist także środki antykoncepcyjne, długotrwałe podróże, uruchomienie ręki, nogi, przede wszystkim nogi, na przykład w gipsie. To są elementy, które no, mogą powodować pewne niebezpieczne zjawiska i związane z zatorami są dużo bardziej prawdopodobne niż to, że to takie powikłanie nastąpi w wyniku szczepionki. Jest większa szansa wygrania miliona w totolotka niż zatoru związanego ze szczepionką AstraZeneca. My jak rozmawiamy z lekarzami, no to potwierdzają to, żeby tak naprawdę nie patrzeć na rodzaj szczepionki, tylko szczepić się tym, co jest, dokładnie. Naprawdę ci, co już nawet raz byli zaszczepieni, dużo łagodniej przechodzą ewentualne zakażenie. A co ze szczepionką Johnson & Johnson? Jakie są szanse, że ona się już pojawi w Polsce w najbliższym czasie? Powiem, że nie zajmuję się, nie wiem, być może są jakieś negocjacje, to jest to strona rządowa. Jak będzie, będzie następna szczepionka, będzie większa szansa szybszego zaszczepienia większej ilości ludzi. Super. Ale nie zajmowałem się tym. To nie jest moje zadanie. To przejdźmy jeszcze do sytuacji w szpitalu tymczasowym. Jeszcze niedawno on stał prawie pusty, potem się stopniowo zapełniał, no a teraz jest już pełen pacjentów. Jak tam sytuacja wygląda? No, w tej chwili już chyba 230 pacjentów w tej chwili. Chyba nawet kilkanaście osób pod respiratorami. No, szpital spełnia swoją rolę. No, daje nam póki co pewien także komfort tlenowy, tak? Bo tam mamy podwójną instalację, mamy wielki zbiornik, możemy w większym stopniu leczyć pacjentów tlenem i na póki co nie mamy żadnych obaw, że będzie obniżone ciśnienie. Więc pod tym względem jest to szpital skuteczny. Ma, o ile pamiętam ostatnie dane, ma mniejszą także śmiertelność w stosunku do innych szpitali, więc mimo, że jest tymczasowy, to jest bardzo mocno dopasowany do potrzeb covidowych. Natomiast oczywiście, że to jest szpital, który nie służy tym pacjentom, którzy mają jeszcze inne choroby. Tak? Oni muszą przybywać w szpitalach, gdzie jest także jakaś pomoc bezpośrednio kardiologiczna, udarowa i tak dalej. To jest dedykowane, nazwijmy to, prostym COVID-om. Natomiast no, póki co no, wydaje mi się, że już uratował bardzo dużo istnień ludzkich i no, szykujemy się do tego, że będzie się niestety wypełniał. Być może w pełni. I tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.